W Uniwersytecie Gdańskim od marca tego roku realizujemy nowy projekt w ramach programu Horyzont 2020. Ten projekt zakłada wprowadzenie planu równego traktowania kobiet i mężczyzn i to odnosi się do wielu aspektów. Przede wszystkim z tych środków będziemy finansować szkolenia dotyczące pojmowania tego równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi. Planujemy szereg różnych ankiet, które nam pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji. W ramach tego projektu także planujemy działania, które będą pozwalały na wprowadzenie feminatywów do oficjalnych dokumentów, które obowiązują w Uniwersytecie Gdańskim. Ten projekt jest projektem społecznym, ale on jest projektem innowacyjnym. On wprowadza nową jakość. Pokazuje, że powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby przedstawiciele obu płci byli równo traktowani i mieli te szanse równe. Ten plan równości traktowania kobiet i mężczyzn odnosi się nie tylko do tego, czy mamy równą liczbę profesorek i profesorów w uczelni, nie odnosi się tylko do takich działań strukturalnych w obrębie uczelni, ale także odnosi się do przedmiotu badań naukowych. Od 1 stycznia tego roku rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020. Nasz projekt o akronimie EU Arenas, czyli Areny Europejskie, dotyczy poprawy funkcjonowania systemu demokracji. Projekt ma charakter takiego poszukiwania i weryfikowania na przykładzie różnych ośrodków Europy, które podobnie jak nasze miasto próbują usprawniać zarządzanie demokratyczne właśnie wprowadzaniem metod, które będą przybliżać tę władzę do obywatela, do mieszkańca, będą sprawiać, że on będzie się czuł też upodmiotowiony w tejże władzy. Mamy 10 partnerów z różnych krajów, między innymi w Budapeszcie, Kopenhadze, Helsinkach, Glasgow, Barcelonie. Jesteśmy więc w grupie liderów poszukiwania narzędzi, które nam tą demokrację usprawnią i poprawią. Gdańsk Pomorskie znane jest z programów dotyczących równego traktowania nie tylko kobiet i mężczyzn, ale także z przeciwdziałania dyskryminacji. Także myślę, że ten projekt będzie się dobrze wpisywał właśnie w strategię także naszego województwa.